To jest spisko melodia, na jaką pamiątkę moje stawiają, na jaką, na taką, ze dziwce mają. Bowiem Śpis i Orawa są dwa regiony na krańcach południowej Polski, gdzie nadal żywa jest tradycja stawiania moja. Są w archiwalnych dokumentach różne zapiski, że w XIX wieku nawet zabraniano przynoszenia tej mojki z lasu, wycinania, bo tero kawaler wycinał tych drzewa, seliaki, bo cynk większe, bogatsze, no to było lepsze i ta paninka się cieszyła. No ale ten obrzęd przecież przetrwał aż do dzisiejszych czasów. A ty, Zosiu, pewnie Bocys, tobie ty pewnie stawiali mojki. No, wiesz, jako to było. Wszystkie panny czekały, czy inny jaki kawaler postawi tego moja przed domem. No bo to był wielki zaszczyt i honor. Nie ino dla tej panny w domu, ale też dla rodziców, że nikt nimi nie pogardził. No ale było i tak, że czasami ta panna była taka jakoś łopryskliwo chodzała, jako to go dali zatkiem, nikt nie pasował, no to i czasami postawili i dziada. Ale dziś opowiem, jako to z tym stawianiem tej mojki było. Zbliżał się 30 kwiecień, no i kawalerowie się zbierali, dwóch czy trzech w izbie i urodzali, że pójdą postawić moja. No ale zanim go ta zawlekli ku domowi, no to musieli se przygotować też jakieś i przystroić narzędzia, no bo zrytkę w lesie trzeba było ściąć. Musieli wziąć sikierę, musieli wziąć piłę, no i jest to łośnik, no bo to trzeba było tę zrytkę w lesie pięknie z tej kory zedrzyć, żeby ona była przy dumie paradno. No i kiedy już przy tej robocie, ta coś w izbie robili i urodzali, no to w nocy wybrali się do tego lasu, czy tam nad ranem, żeby też w lesie nie pobłądzić, no to lepiej było iść nad ranem, bo go dali, że w lesie w Łodzi, bo by tej zrytki nie naszli. No to kiedy już trochę świtało, poszli do lasu, wzięli tę zrytkę, pięknie łokorowali, no i przywlekli, zanim jest te domownicy i ta panna spała przed dom, po cichu wstawili do ogródka, bo zawsze przy chałupach ogródki były, pięknie pieckę, bo tu musiała być zrytka ostrugana, ale ten wieszołek pięknie łomoili, coś ich tam napisali, że je kochają, albo unę, albo i sytkiem na tej roli, bo zależy, kiedy tam tych kawalerów posło. No a potem se ta siedli, no bo to przecie męczące było, nie? Myśleć, zrobić, przynieść ukradkiem, to se siedli, coś ich ta zjedli, a i wiesz, i pilnowali, kiedy już widzieli, że coś ich ta lampka w izbie się zaświeciła, no to od domu uciekli. No i wyzierali bez okno, gazda honorowy, dziewka różowo bardzo nagim, ojej, któryś mnie tak kochał, bo mi ta postawił tę mojkę, no albo i ten, co już się miał zenić, nie? To się ta domyślali, czy ten, czy czasami dwóch zolotników było. A potem czekali zielonych świątek, żeby zabawą, pocęstunkiem za to postawienie moja wynagrodzić, a potem ta pewnie przyszli ugodali, kiedy będzie weselisko. No piękno, piękno to tradycja. No i dziś oktys, syczki pytomy jak ino dociera dy mozecie, przyjechać na Orawę, no i widzieć ty mojki, a pięknie pytomy do skansen tys mojkę uwidzieć i piękny napis, co nasi kawalerowie napisali, a te mojkę stawiają sytkiem pannom, co przyjdą do skansenu.